diamonds on the keys, blue. Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party. Zostaliśmy sami. I co teraz? Idziemy na spacer. Będzie stracić, nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Hej, hej, kochani, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Posłuchajcie, zaczynamy tego vloga dokładnie o godzinie 23. Nigdy jeszcze się tak nie zdarzyło. Miałam zaczynać jutro, ale dzisiaj spontanicznie przyjechaliśmy do Łodzi. Emilka z Robertem mieli coś tutaj do załatwienia, więc ja się z nimi zabrałam. Nigdy nie byłam w Łodzi. Byłam oczywiście jakoś tak przejazdem, ale w samym centrum niestety nie. No i jesteśmy. Jest godzina 20. Jesteśmy teraz pod manufakturą. Zamierzamy na pewno zjeść jakąś kolację. No i korzystać z tego pięknego wieczoru. Także zaczynamy tego vloga. It's a party, it's a motherfucking party, and it's about to go down. Pass me a cold one, we're only getting older, so I'ma gon' pull you closer, if it's okay with you. If the mountains on the cans blue, need one for both hands, baby, grab two. Lay out on the front and get your tan on. Water to my knees, 100 deep, out of the sandbar. No keeping track of time, fuck a last call. Eyes on the prize, everyone looking like... Oczywiście nie byłabyś sobą, co? No, tak. Patrzymy na torebeczki, pinko. Ja to bym chciała sobie kupić taką właśnie, klasyczną. Znaczy taki, wiesz, czarna, ale większy rozmiar. Coś, ty już masz, nie? Jedną torebeczkę. Ale duża byłaby ekstra. To się odpina tak. To jest większa, nie? Jak... Dużo to jest. Water pit is my intentions, I can make it splash. What's the cost of risking it all? I can pay in cash. It feels right. Drop the anchor down, we'll be here for a while. Got me thinking about all the good times coming our way. Kto tu się schował? Kto tu się schował? Chodź do mnie. Chodź do mnie. Oh yeah. Ooh, put it on me. My little pontoon shawty. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party. And it's about to go down. Ooh, put it on me. My little pontoon shawty. Jest już dosyć późno. Mamy którą godzinę? 21.20. No, 21.20, ale jeszcze znaleźliśmy taką restaurację. I to w sumie przypadkiem, nie? Już tak późno stwierdziliśmy, że idziemy gdzie najbliżej otwarte drzwi, ale później okazało się, że w ogóle bardzo dobre opinie ma ta restauracja, bo ma 3000 w ogóle opinii i praktycznie wszystkie pozytywne. No i skusiliśmy się ogólnie na pizzę. O, i są dla nas dryneczki. Poczekaj, Oliwierku. Dzięki pani. Dziękuję, dzięki pani. Oli. Dobra, starczy? To zdrowie. Mamy aperolki bezalkoholowe. Zamówiliśmy sobie jedzonko i czekamy teraz na Roberta, bo poszedł po samochód. Postawiliśmy, zaparkowaliśmy sobie auto i szliśmy po prostu, i szliśmy tą ulicą Piotrowską. Ona jest tak długa. No jest dosyć już późno, więc przestawi tak, żebyśmy mieli teraz bliżej. To co, Emilka? Zdrówko. I'ma gon' pull you closer. Kochani, witam w kolejnym dniu. Powiem wam, że naprawdę było wczoraj fajnie w tej Łodzi. Nigdy, tak jak wam mówiłam, nigdy w Łodzi nie byłam. I warto naprawdę podjechać, zobaczyć tą manufakturę, bo tam naprawdę bardzo dużo się zmieniło z tego, co słyszałam, jak było kiedyś. No i oczywiście ta starówka, znaczy to nie starówka chyba, tylko ta główna ulica w Łodzi, tak, Piotrowska, bardzo długa. Naprawdę my szliśmy, spacerowaliśmy sobie i później zaszliśmy właśnie do restauracji. Już tak dosyć późno było, ale zjedliśmy przepyszną włoską pizzę. Fajnie, bardzo spontaniczny wyjazd. No i super, super.
super, warto było podjechać. A dzisiaj zaczynamy ten dzień. Ogólnie jest dzisiaj dzień mamy, więc szykujemy tutaj dla mamy małą niespodziankę. No i oczywiście to też moje święto. Odkąd Oliwierek się urodził, ja też celebruję ten dzień. Także to jest ogromne szczęście być mamą i bardzo mocno to doceniam. Przyjechałam z Emilką i z Oliwierkiem do galerii, żeby kupić właśnie mamie prezent na dzień mamy. Ogólnie tak myśleliśmy i zdecydowaliśmy, że kupimy jej czerwce z Pandory, bo ona ma tą bransoletkę, więc na pewno się bardzo ucieszy. Później jeszcze tak po południu jedziemy do restauracji, żeby zjeść wspólnie obiad, więc w ogóle będzie przeszczęśliwa. Więc idziemy do Pandory, idziemy na pewno napić się jakiejś kawki, bo w ogóle skończyła nam się kawa w ziarnach. Nie mieliśmy jak w ogóle rano zrobić sobie kawy, więc muszę kupić kawę w ziarnach, no ale to już później. Prezent wybrałyśmy, chociaż ciężko było. Szukałyśmy, tak, szukałyśmy. Ciężki wybór, nie? Bardzo, no. Razem zostało to zapakowane, ale to są dwa czerwce. Tutaj jest pierwszy z takimi dwoma serduszkami. Ten i co tu jest napisane? Dziękuję, mamo, za wszystko, tak? Tak, za wszystko, co zrobiłaś. Za wszystko, co zrobiłaś. Tak, a drugi jest z koniczynką i z podkową. Także na pewno, tak na szczęście, także na pewno się ucieszy. Pakujemy. Emilka poszła, kupiła kawkę. W sumie na taką pogodę przydałaby się mrożona, co? No, zdecydowanie. Ale nie pogardzimy. Oczywiście nie, w domu nie było kawy. Oczywiście zdrówko, Oliwierek tam sobie biega, bo jest taki placyk zabaw. O, to jest relaks, mega. Mega, zaraz ci załatwię drugi leżaczek. Nie, ja zgodnie mi na tym przysłuchuję. Tak? No, mi tak dobrze. Tak dobrze. Kawunia, leżaczek, słoneczko. Czego chcieć więcej? Zajechałyśmy teraz na szybko do sklepu. I posłuchajcie, my pijemy tą kawę i ona jest tak pyszna. Mi kiedyś właśnie poleciła taka znajoma. I pijemy właśnie ją do tej pory, ale ona kosztuje 96 zł już. A jak, nie wiem, z 2 lata temu zaczęłam ją kupywać, to kosztowała, nie wiem, wtedy 80 zł, 70 parę. A dzisiaj bierzemy lawazę. Tym razem idziemy do kasy. A tak w ogóle to najbardziej opłaca się kupować kawy w internecie, ze względu na to, że za 3 takie kilogramowe paczki płacimy tam 200 chyba złotych, a tak to w sklepie by wychodziło prawie 300 i jeszcze dodatkowo dostaje się szklaneczki, także w ogóle mega, no ale z braku laku, jak to się mówi, musimy kupić. Przyjechałam z Oliwierkiem teraz na zajęcia logopedyczne. On tak mniej więcej ma te zajęcia przez jakieś takie 50 minut, godzinkę. Przyjeżdżamy co tydzień, czasami co 2 tygodnie. Różnie to bywa, ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiadomo, ja sobie tutaj siedzę w samochodzie, czekam na niego, bo inaczej się współpracuje. Dziecko inaczej zachowuje się przy cioci, a inaczej zachowuje się przy mamie, więc oni sobie tam fajnie współpracują, a ja siedzę w samochodzie i ogólnie mam chwilę i tak zaczęłam sobie przeglądać, posłuchajcie, zdjęcia jak Oliwierek był malutki. Wziął mnie na wspomnienia, bo dzisiaj jest dzień mamy i zobaczcie, pokażę wam, tylko nie wiem, czy aparat to uchwyci. Zobaczcie, jakie to jest po prostu cudowne. Jakie maleństwo kilkudniowe dosłownie. Tutaj miał 2 tygodnie. Tu miał 2 tygodnie, mieliśmy sesję zdjęciową. Tutaj taki misiu. Piękne, piękne. Tutaj jak ziewnął. Cudowne, naprawdę. Tak jak mówiłam, jedziemy do restauracji. Ja umówiłam się z mamą w ten sposób, że skończę zajęcia tutaj z Oliwierkiem i podjadę po nią
zabiorę pewnie też Emilkę i Roberta i pewnie jednym samochodem po prostu pojedziemy wszyscy razem do tej restauracji. My już tam byliśmy dwa razy, tam w ogóle jest przepiękny widok na jezioro. No i fajna restauracja, bardzo dobre jedzenie, także jedziemy właśnie tam. Mama już wie, że ją zabieramy, ale jeszcze nie wie gdzie. No i tam na miejscu pewnie damy jej ten upominek. Pokażę Wam tak z bliska, bo na pewno będzie lepiej widać. Jakie to jest cudowne. Naprawdę, o, zobaczcie, jaki Mikołajek. Malusieńki, dwutygodniowy. A tutaj Wam pokażę zaraz, powinno być. O, to zdjęcie. To zdjęcie, posłuchajcie, to jest taki klaun. I to jest moja zabawka z dzieciństwa. Zresztą ona ma więcej nawet lat niż ja. I zrobiłam zdjęcie Oliwierkowi tak na pamiątkę, żebyśmy mieli tutaj pierwsze święta. Cudownie. Mega pamiątka. Oczywiście ja zawsze wywołuję zdjęcia, ze względu na to, że zawsze telefon może paść, totalnie zepsuć się i możemy nie odzyskać po prostu tych zdjęć, tych danych wszystkich, więc no różnie bywa, wiadomo, więc ja zawsze wywołuję, chociaż ostatnio rzeczywiście troszeczkę no zapomniałam o tym kompletnie, bo ostatnie zdjęcia Oliwierek chyba miał jak 2 lata, miał 2,5 roku, więc muszę nadrobić i wywołać, ale to jest super taka pamiątka, te albumy, tak jak kiedyś po prostu się siadało, oglądało, tak teraz my tak samo czasami robimy i wspominamy. W ogóle ja jeszcze mam swoje zdjęcia, jak miałam studniówkę, jak kończyłam szkołę, pamiętam liceum, jak byłam w ciąży, więc w sumie mam tak wszystko po kolei. Kiedyś w ogóle tak się za to mocno wzięłam i wywołałam sobie, nie wiem, z 1000 zdjęć może. Kupiłam sobie takie duże albumy, ja na którymś vlogu Wam to pokazywałam, 500 zdjęć, jeden album, więc on jest taki dosyć spory i wszystko sobie poukładałam. Cały pokój był w zdjęciach, bo mniej więcej tak chciałam poukładać, żeby było od początku do końca, by do teraz, co się dzieje obecnie, więc no trochę roboty było, pamiętam, składałam to chyba z kilka godzin, ale udało się, więc teraz po prostu po kolei sobie to wywołuję i tylko dokładam. No, więc za kilka dobrych lat albo za kilkanaście lat, jak Oliwierek będzie już większy, to będzie miał wszystko w albumach, to jak był w brzuszku, USG, później jak się urodził, wszystko po kolei, także mega, mega pamiątka. I hope you don't mind if I say that I love you. Zamówiliśmy jedzonko, idziemy się przejść kawałeczek. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains. Dobra, mamy dla Ciebie prezent z okazji Dnia Mamy. Trzeba było, to dobre. Dziękuję. Zerknij sobie, co to jest. Znaczy, co, to pewnie już się domyślasz. O, dziękuję. Dwa? No, dwa. O, matko, śliczne. Serduszko. Mamy jedzonko, ja zamówiłam sałateczkę. Tutaj mama ma jakiś makaronik. Robcio, co ty masz? Sandacz. No, Emilka też ma tam makaronik. Jemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, pajęczyna. Przestraszył się. No, taka pajęczyna. Mama też się boi pająków. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Uwaga, uwaga. Chodź do mnie. Bardzo mama się ucieszyła, nie dość, że z prezentów, no to wiadomo jeszcze z tego, że po prostu spędziliśmy wspólnie czas razem. Nie było Mateusza, ale on jest dzisiaj cały dzień w pracy niestety,
Ale i tak super, że udało nam się tak spotkać, po prostu na obiadek posiedzieć, bo już siedzimy chyba ze 2-2,5 godziny. Co, kochanie? Tak? Pomocy! Hear every note that my heart sings like a choir. Kochani, bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że się podobał. My jeszcze sobie tutaj spędzamy czas razem wszyscy, tak? Pa, pa! Pa, pa! Widzimy się w następnych vlogach. Buźka! Eki! Cześć, buziaka! Mua, 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 mua. Jeju.